Słaby mecz Kamila Grabary. Podarował gola rywalowi. Kolejny cudowny gol Mohameda Salaha. Chyba jedna z ładniejszych bramek w jego karierze. Arkadiusz Milik znowu zdobył gola, ale Napoli zaliczyło kolejną porażkę. Co się dzieje z wicemistrzem Włoch? Siemanko, witam was, ja jestem Mateusz, no i zapraszam na dzisiejszy film, a w nim powiemy jeszcze na temat. Temu Puki grał 45 minut ze złamanym palcem. Genialny mecz Bayernu Monachium, rozjechali rywali. Lewy zdobył dwie bramki, a Filipe Coutinho popisał się hat-trickiem. FC Barcelona traci punkty, co jest wielką szansą dla Realu Madryt. A na sam koniec Ernesto Valverde zapewnia, że nie przejmuje się El Clasico. Odpowiedzią na zagadkę z wczorajszego filmu jest oczywiście Virgil van Dijk. To on ukrył się na zdjęciu. A na dziś wymyśliłem troszeczkę inną zabawę. Gdzieś na tej fotografii ukrył się José Mourinho. Pytanie tylko, czy potraficie go znaleźć? Jeśli tak, zróbcie screena, zaznaczcie i wyślijcie mi go w prywatnej wiadomości na Instagrama Landryity, a kilka osób, które udzielą poprawnej odpowiedzi, pojawią się w kolejnym filmie. Powodzenia! Oczywiście pamiętajcie, że możecie dołączyć do naszej drużyny w grze Football Team. Nazywa się ona Landrynki, no i oczywiście możecie nam pomóc, ponieważ walczymy o wygranie ligi. Link do rejestracji macie w opisie tego filmu. Wpadajcie na facebookową grupę Chłopaków Obstawiamy. Tam wiele ciekawych informacji, analiz na nadchodzące spotkania i możliwość wspólnej gry. Naprawdę warto tam być, link oczywiście znajduje się w opisie tego filmu. Również zachęcam was, abyście zajrzeli na Instagrama, link oczywiście w opisie, no i zapraszam do oglądania. Rozpoczynamy od spotkania Liverpoolu. Wczoraj zmierzyli się z Watfordem. Obrona gospodarzy była osłabiona, ale to niczego nie zmieniło i Liverpool nie stracił nawet gola. Dwie bramki w tym meczu zdobył Mohamed Salah. Pierwszą po kontrataku. Jeżeli jesteście ciekawi, jak ona wyglądała, no to wpadajcie na Instagrama Landryity. Przez 24 godziny będzie ona na Instastory. Ale w skrócie było to tak, że Watford miał rzut rożny, ale stracił piłkę, dwa podania i Salah już był pod polem karnym rywali, po czym pięknie pokonał bramkarza. W drugiej połowie trafił Sadio Mane, ale gol nie został uznany. Sędzia stwierdził spalonego. Ostatnia bramka w tym meczu padła w 90 minucie. Trafienie Salaha to istny pokaz umiejętności Egipcjanina. Załadował on piłkę do bramki po uderzeniu krzyżakiem. Zobaczcie sami. Przy wyniku 1-0 nigdy nie możesz powiedzieć, że wynik meczu jest przesądzony. Nie mamy z tym problemu. W grudniu i styczniu trzeba wykazać się odpornością. Pokazaliśmy ją, ale Watfordowi należy się szacunek za to, co pokazali w tym meczu. Mieliśmy swoje szanse i strzeliliśmy gole. Ale oni również stwarzali okazje, których nie potrafili wykorzystać. To jedna z przyczyn ich obecnej pozycji w tabeli. Dwa albo trzy razy nie trafili w piłkę. Myślę, że wiatr pomagał nam też od czasu do czasu. Leicester mimo rewelacyjnego sezonu straciło punkty. Wczoraj zagrali z Norwich, a mecz zakończył się remisem. Temu Puki trafił w 26 minucie, a Tim Krul w 38 zdobył samobuja. Po dośrodkowaniu Jamie Vardy uderzył piłkę głową, ona jednak zmieszała poza światło bramki. Ale nieszczęśliwie bramkarz Norwich własną dłonią wpakował piłkę do siatki. Jak po meczu poinformował menadżer Norwich, Temu Puki całą drugą połowę grał ze złamanym palcem u stopy. Lekarze kontuzję stwierdzili dopiero po meczu. Mimo tego Finn zagrał pełne 45 minut drugiej połowy, a co więcej zachowywał się tak, jakby wszystko było w porządku. Nie było widać, że coś mu dolega, biegał jak szalony i nie odstawiał nogi. Tak powiedział szkoleniowiec Norwich. Jesteśmy zaniepokojeni, gdyż okazało się, że doszło do złamania palca. Stało się to w pierwszej połowie i cała druga połowa była dla niego bolesna. Gdyby nie ta kontuzja, na pewno zdobyłby bramki w drugiej połowie. Jednak to, że dał radę biegać całe 45 minut drugiej części gry, świadczy o jego charakterze. A tak po dzisiejszych spotkaniach prezentuje się tabela Premier League. Kamil Grabara w ostatnich tygodniach na pewno nie jest w najwyższej formie. Ostatnio w meczu przeciwko Wigan Athletic podał prosto do rywala. Całe szczęście tego meczu nie przegrali, ponieważ on zakończył się remisem po 1. Zobaczcie wspomnianą sytuację ze straconym golem. Genialny mecz Bayern Monachium, to tak jakby nie powiedzieć kompletnie nic. Bawarczycy rozjechali Werder Brema 6-1. Co prawda to rywale pierwsi zdobyli gola, ale to co potem zrobili z rywalami zasługuje na wielkie gratulacje. W 24 minucie piękne trafienie zaliczył Milo Rashica. W 45 minucie wyrównał Filipe Coutinho, a w 4 minucie doliczonego czasu gry w pierwszej połowie trafił Robert Lewandowski.
W drugiej części gry Bayern Monachium załadował jeszcze 4 bramki. Trafiali Thomas Müller, znów Robert Lewandowski i jeszcze 2 razy Philippe Coutinho. Dzięki temu zdobył on pierwszego hat-tricka w barwach Gwiazdy Południa. W tym meczu zdobył 4 bramki, a przez cały sezon, nie licząc tego meczu, umieszczał piłkę w siatce rywali 4 razy. Ostatnie tygodnie to naprawdę wielki progres. Lewy dzięki dzisiejszym 2 trafieniom odskoczył od Timo Wernera na 2 bramki. Niemiec ma 16, a Polak 18 trafień. A oprócz tego Lewy zrównał się z Juppem Hynkesem. Ex aequo zajmują 3. miejsce w klasyfikacji wszechczasów Bundesligi. Jeden jak i drugi zdobyli 220 goli. Borussia Dortmund również zagrała świetny mecz. Na wyjeździe zmierzyli się z Mainz i pokonali rywali 0-4. W pierwszej połowie trafił Marco Reus, za to w drugich 45 minutach padły 3 bramki. Trafiali Jadon Sancho, Hazard oraz Schulz. Tak obecnie wygląda tabela Bundesligi. Zmiana trenera w Napoli chyba za dużo nie zmieniła. Pierwszy mecz pod wodzą Gennaro Gattuso okazał się klęską, ale dobre jest tylko tyle, że Arkadiusz Milik zdobył gola. Po wygranym meczu z Genk w Champions League Carlo Ancelotti został zwolniony, a w jego miejsce przyszedł były szkoleniowiec AC Milanu Gennaro Gattuso. To on miał odmienić losy tej drużyny. Jednak dalej Napoli nie zdobyło kompletu punktów od 8 spotkań. Napoli na własnym stadionie zagrało z Parmą. Arek Milik jak i Piotr Zieliński wystąpili od pierwszej minuty. Pierwszego gola w tym meczu zdobyła Parma już po 4 minutach gry. Koulibaly nie nadążył za rywalem, a co więcej pod sam koniec przewrócił się, a wtedy on już bez problemu pokonał Mereta. Na wyrównanie czekaliśmy aż do 64 minuty. W pole karne piłkę dograł Mertens, a po uderzeniu głową Arek Milik pokonał bramkarza. Niestety w 4 minucie doliczonego czasu gry zabójczy kontratak przeprowadzili goście. Podobnie jak przy pierwszej bramce, obrona się pogubiła, nie nadążyła i Meret znów został sam na sam, ale tym razem z 3 rywalami. Najwyższe oceny według włoskich mediów otrzymał Meret oraz Arkadiusz Milik. Gorzej natomiast wypadł Kajehon czy Piotr Zieliński. Napoli obecnie zajmuje dopiero 8 pozycję w lidze. Do miejsca, które dawałoby możliwość gry w Champions League, brakuje im 8 punktów, ale Calgary nie rozegrało jeszcze swojego meczu. Strata do liderującego Interu Mediolan to aż 17 punktów, ale Inter, podobnie jak Calgary, nie rozegrał jeszcze spotkania w 16 kolejce. Real Sociedad odbiera punkty FC Barcelonie. Blaugrana zagrała na wyjeździe i tylko zremisowała po 2. Real Madrid już dziś rozegra swój mecz i będzie miał bardzo dobrą okazję, aby wyprzedzić Barcę i zająć pierwsze miejsce w lidze. Ale z tym to raczej bądźmy ostrożni, bo już w tym sezonie miał taką okazję, ale jej nie wykorzystał. Wracając do meczu Barcelony, to pierwszego gola stracili po rzucie karnym. W 38 minucie Antoine Griezmann wyrównał wynik meczu. W drugiej połowie, w 49 minucie, na listę zdobywców bramki wpisał się Luis Suarez. Asystował mu Leo Messi, ale spokojnie, tym razem trafił normalnie, a nie po uderzeniu piętą. W 62 minucie Isak wyrównał. Ter Stegen nie złapał piłki, która w jego stronę leciała bardzo powoli, odbiła się od niego i rywal dobił piłkę do pustej bramki. Więcej goli w tym meczu już nie było. Tak po meczu tłumaczył się Ernesto Valverde. Zawsze chcemy wygrywać. Zaczęliśmy źle, ale potem wydawało się, że wyszliśmy na prostą i wszystko będzie w naszych rękach. Potem jednak mieliśmy 5 czy 10 trudnych minut. Mimo wszystko uważam, że gdyby spotkanie trwało dłużej, bylibyśmy w stanie rozstrzygnąć je na naszą korzyść w jakiejś akcji. To był dobry mecz, intensywny pod każdym względem, od pierwszej do ostatniej minuty. Rywale rozgrywają dobry sezon i mają dobrych piłkarzy, w środku pola, jak i z przodu. Pod wczorajszym filmem było ponad 1000 lajków, a to oznacza kolejną ciekawostkę. Liverpool jest niepokonany w ostatnich 99 spotkaniach u siebie w Premier League, kiedy prowadzili po pierwszej połowie. 90 razy wygrywali i 9 razy remisowali. Ostatnią porażkę na własnym stadionie, kiedy to prowadzili po pierwszej połowie, zaliczyli w grudniu 2009 roku. Przegrali wtedy z Arsenalem 1-2. Tak tylko dla przypomnienia powiem, że każde 1000 łapek w górę pod tym filmem to jedna ciekawostka w kolejnym materiale. Tak więc jeżeli jeszcze nie oceniliście tego filmu, zachęcam was, abyście zrobili to właśnie teraz. W najbliższą środę będziemy mieli wielką przyjemność obejrzeć El Clasico. Jest to przełożone spotkanie z października ze względu na zamieszanie, jakie panowało w Katalonii. Ernesto Valverde przed meczem z Realem Sociedad przyznał, że jeszcze nie zastanawiał się nad spotkaniem z Realem Madryt. Tak powiedział. Z Realem Sociedad zawsze gra się ciężko. Ich stadion to jedno z najgorszych miejsc, gdzie możemy grać.
Mamy doświadczenie z ostatnich lat i wiemy, że nie będzie łatwo. Nie myślimy jeszcze o meczu z Realem Madryt. Skupiamy się na jutrzejszym meczu. Jutro zdobyte 3 punkty są warte tyle samo, co przeciwko Realowi Madryt. Na dziś to już koniec, wielkie dzięki za oglądanie, zachęcam do ocenienia tego filmu oraz do subskrybowania naszego kanału. Będzie mi naprawdę bardzo miło, do usłyszenia.